Dzień dobry moi drodzy, będziemy w tym odcinku kontynuować sobie radośnie ten quest z Łucznią. Zatem, tako więc, zejdźmy na dół. Chyba łosny psie, jak śmiech wybija się do relikwii. Nie mam złych zamiarów. Głównie wdajemy do prywatariuszy i próbowałbym wam pomóc. Zradł tabulator. Wygląda to, że załatwiłem od razu na samym wejściu dwa eteryczne sukubusy. Czyżby poziom... O, od razu ukryta ściana, nice. Czyżbyście oberwali od gangrenowca obrażeniami prosto w japę? Oj, jak mi przykro. Okej, już jakąś pułapkę wykryłem, w okazji tutaj nie ma nic, a tutaj czy coś tutaj... Lodowy ferawan, w sumie nic wielkiego. Okej, nawet nie wiem, zdrowia straciłem na tych wrogach, dobra. Teraz sprawdźmy, moi drodzy, tę ukrytą ścianę. Okej, to wycofnijmy się, niech się biją z tymi. Widzę, że przywzywacie tutaj wesołą gromadkę. Dobra. Okej, teraz tych pora tu załatwiać. Dobra, odwrót, drobny odwrót. Ale moim zdaniem przy tej ilości expa takie coś jest opłacalne. Taka walka, nawet samobójcza z taką hordą. Co by sobie teraz powiększyć? Uniki mam wysoko, to mam. Tutaj żadnej z tych magii jakoś nie przepadam. Zamki mam wysoko, chociaż ciągle tutaj mogę wydać jeden, aby rozwinąć tu umiejętność o jeden, a nie już dwa. Dobra, więc kilka punkcików tutaj, tyle. Jeden punkcik w jakąś losową statystykę, powiedzmy tu. Teraz i tak na tym etapie gry najistotniejsze dla mojego rozwoju postaci są perki, a nie punkty expa, więc... Chociaż teoretycznie to, co tam jest na dole, to może być nieskończona farma, czyli nie tyle nieskończona, to skończona i ograniczona tylko i wyłącznie ilością kulek z maną, jakie tu znajdę. Dobra. No, idealnie, moi drodzy, idealnie. Dodatkowe doświadczenie zarobione. Widzę, że oni wykończyli te wielkie gule. Czyżby przewidzieli, co jest... Dobra, dwa skudy. Odwrót, bo one mnie tutaj stunują i ogólnie robią mi nieprzyjemne rzeczy.
Dobra, zaskuny załatwione. Razem ze Skeletorem dużym, znaczy tym większym. I znowu zapowiada nam się jakiś taki sporawy obszar, jeżeli chodzi o przeciwników, jeżeli chodzi o stopień wyzwania i tak dalej. Dobra, zacznijmy od ostatniego. A to wy! To wy nie jesteście w ogóle dla mnie problemem, więc... Podleczmy się, weźmy manę od pożaracza many, bo zostawia zwykle dużą kulkę. Dobra, to wy nie jesteście dla mnie problemem, teraz tutaj. Kolejna łatwa walka, teraz tu. Miksturka, która antidotum, notabene kompletnie bezużyteczna dla mnie. Teraz otwórzmy sobie ten grobowiec. Nie ma tutaj kompletnie nic, zdaje się. Teraz rozbrójmy tę pułapkę, mogę rozbroić? Może. Aha, nie może. Bo ją odpala w radości, zamiast rozbroić. I co otworzyliśmy? To otworzyliśmy, dobra. Ale ja bym najpierw podszedł sobie tutaj, jeszcze zbadał, co tu jest. Jest okubiary. Czyli ponad 1000 punktów doświadczenia dla mnie. Chociaż opłaciłem to, moi drodzy, dość sporą stratą zdrowia. Ale najważniejsze jest to, że wygrałem. I teraz tutaj kolejna ukryta ściana i kolejna ukryta lokacja. I moi drodzy, Vaskun Team. Wyleczmy się, Vaskun Team to nigdy nie jest coś przyjemnego. Poczekajmy, aż się ogarnie i podejdzie do nas. Znowu się podleczył i znowu wkroczył do przodu. Kolejny Vaskun, jak widzę. I znowu się podleczył i znowu krok do przodu. 35 punktów obrażeń mrozu. Nieźle. Ożywieńcy. Spierdzielamy. Wy spierdzielamy, bo ja chcę mieć jednego ożywieńca max po sobie. I leczymy się. Co prawda oni tutaj dobiegli, ale myślę, że mam nadzieję, że zajmą się nimi częściowo przynajmniej panowie Templariusze. Miał go wykończyć bez straty zdrowia większej. Dobra, jeden wykończony, jeden zdjęty. Mogę się podleczyć i później zrobić to samo z drugim. 500 kolejne expa dla mnie. Idealnie, moi drodzy, idealnie nam to idzie, odkrywamy ukryte miejsca, moi drodzy.
Dobrze, i w ten sposób będziemy kontynuować tego questa związanego z tą włócznią. Okej, ktoś chyba nie może mnie w ogóle nawet trafić. Dobrze, kolejny ożywieniec pokonany, idealnie. A podziemie zostaje coraz lepiej przez nas sprawdzone i obadane. Dobrze, tutaj to, co tutaj było, zostało sprawdzone. Tutaj jeszcze jakiś dygan zostawiliśmy, bo sławę odkrywania. Bardzo się tego tytułu cieszę, żeby jeszcze to zebrali. Tu jest jakiś hełm, może fajny, hełm Jastrzębia. Gorszy od tego, co ja mam, bo ja mam hełm Jastrzębia i Orła. Dobra, teraz tutaj. No! I co weś kurde zrobił, kretynie? Imbecyl, matą, dwie pułapki. Jak można tak wpadać w dwie pułapki? To za bałwan. Ja kazałem zaatakować, a nie biec do nich. Co za gałgan, co za gałgaństwo. Albo mój misklik, albo gałgaństwo. Ale raczej gałgaństwo. Co za gałgaństwo postaci, kiedy zamiast zaatakować normalnie biegnie do wrogów i wpada w wszystkie możliwe pułapki. No, ale przynajmniej tutaj to mi się udało. A dwa arktyczne sukubusy zdjęte. Kolejne 1000 doświadczenia na moim koncie. Podleczmy się i nie róbmy więcej takich gałgaństw. Jak wpadanie w dwie pułapki pod prąd. To jest amatorszczyzna, moi drodzy. Tak się nie robi. Dobra, to skoro już popełniamy gałgaństwa, to podejdźmy tutaj i liczbę gałgaństw ograniczmy. Najpierw otwórzmy groby. Widzę, że tutaj gra mi zdecydowała się zaserwować dwa wrzaskuny. Dobrze, dobrze, im więcej doświadczenia, tym lepiej. Okej, kolejna grupka wrogów do pokonania, kolejne doświadczenie dla mnie. Teraz jeszcze to, a tu nie ma nic, dobra. Teraz to odpalamy. Odpalamy to. Gadamy z duchem. Nowe dłonie trzymają lampę Jarosa. Wiem, że posiada w jednej ogromną moc w twoim śmiertelniku. Jakie jest jedno twoje życzenie? Kim jesteś? Ja jestem Fazad Ibn Jarosa, mocny piekło pustyni. I paszczych mowa perskiego przy jednej czary. Jestem przyjacielem do głupca i mawicieli. Spełnię jedno twoje życzenie i tysiąca jednego śmiertelnika przed tobą. Pełnię dokładnie, co do słowa. Chcę odczynić klątwę, która ciąży na duszy Jehanny i dusza jej rycerzy. Pełnię cię z lachety, zgodę z innym swoim życzeniem. W szkole ucieszyłby mnie dręczenie cię przez stulecia. Wszystko jest spełnione, a masuje kończy, ten pierwszy został uwolnione. Oda, Hafes! Do zobaczenia.
You have done a noble act, releasing my soul from this accursed crypt. And I pass the guarding of the relic into your keeping as I transition to the place beyond. You have my eternal gratitude. Spoko, mam twoją wdzięczność. Mi dzięki, co dostałem. Włócznie, czy jeszcze nie dostałem włócznie? Nie dostałem żadnej włócznie. To ty, kobieto, gadasz. Na razie mi nie dawaj żadnej włócznie. A, zapewne tutaj jest do niej droga. Najpierw pana rozrywkowego tu pozbądźmy. A teraz dwa schudu. Idealnie, dwa skudy pokonane, teraz można iść dalej. Oczywiście mają cały czas odpalone szukanie pułapy, ukrytych drzwi i innych rzeczy. Oj, widzę, że ktoś był za bardzo rozrywkowy w moim towarzystwie. Okej, teraz was. Nawet całkiem łatwo mi z wami poszło. Idealnie, mogę być dalej. Najpierw mniejszego, potem większego. Idealnie pokonali. Teraz znowu szukanie pułapek i ukrytych drzwi. Odpalamy. A nów mój bohater coś wypatrzy. Teraz tego. Teraz kolejnego wraskuna. Idealnie wszyscy pokonani, w tym pan rozrywkowy również. Jesteśmy już w krypcie włóczni. Dobra, odpalaj sobie szukanie pułapek, ukrytych drzwi i innych ciekawych rzeczy. Idę tłum zombie! I większy szkielet. Ej, znowu odpadł sobie szukanie pułapek i ukrytych. Teraz ciebie. Pięty, znowu szukanie pułapek i ukrytych drzwi. Kolejny idzie do mnie? Dokładnie, kolejny idzie do mnie. Idzie, ale niestety nie zdoła podejść. Znowu szukanie pułapek i ukrytych drzwi. Cukwiarę najpierw, w pierwszej kolejności. Teraz zombie. Kolejna sukubiara, to ją w pierwszej kolejności ściągamy. No, to była niezła walka, moi drodzy. Znowu powinniśmy się podleczyć. Kolejna grupka wrogów, w tym dwie aw sukubiary. No i to, moi drodzy, było niezłe. Teraz podejdźmy tutaj, żebym znowu sobie ze stanowiska strzeleckiego postarał coś sklować, ale niestety
Już chyba wyczerpaliśmy wszystkie możliwości kulowania czegokolwiek z wysuniętego stanowiska strzeleckiego, więc pozostaje nam tylko i wyłącznie opadać poszczególne groby. No i pożeracze many nie byli w stanie mi zebrać jakiejkolwiek many. Miecz dwuręczny szukania celu. Niezła rzecz. Tu nic nie ma. Ożywieńcy, spadamy, bo jest ich aż dwóch. A dwóch ożywieńców to nie jest coś, czym ja chciał mierzyć. Chcę sobie wybawić jednego. Idealnie, jeden się na mnie rzucił, bardzo dobrze. Okej, już prawie zdjęty, prawie zdjęty, dobra. Idealnie ten możemy załatwić drugiego wywieńca, to jest zawsze 500 punktów doświadczenia do przodu, więc jak najbardziej. Opłaca się nam to robić. Idealnie, moi drodzy, idealnie nam idzie, jak co, jak na razie. Właśnie te grobowce z ożywieńcami są najfajniejsze. Dlaczego? Ponieważ to jest źródło niemalże nieskończonego expa. 1000 expa na jednym takim tym się robi, więc... Wow. A, wiem, to jest to miejsce, kojarzę. Dobra. Moi drodzy, to jesteśmy już przy końcu tej lokacji de facto. You are too late, Lionheart. You cannot stop us from taking the relic. Była za późno, lwie serce. Nie powstrzymasz nas przed zabraniem relikwii. Dla kogo pracuje? It is our master, the old man of the mountain. Spoko, więc cię będę musiał pokonać. No, gdzie wy jest? Widzę, że pan dowódca asasynów ma problemy z trafieniem mnie. Dobra, dwie miksturki. I myślę, że nawet więcej mikstury mi nie będzie trzeba. Po prostu tłukę go równo. O, 1202 punkty doświadczenia, doj padł. Powystał jakiegoś skradania czy czegoś. O, i jeszcze dodatkowe 1000 za te pułapki, bo skoro 250 za jedną, podejrzewam, że są warte mniej więcej tyle, równo tyle. Pan dowódca asasynów był, padł jak szmata. Rozbrójmy pułapki. No i gdzie jest ta włócznia? No, włócznia. Daj mi włócznię. Daj mi zaoszczony kawałek patyka, nazywany powszechnie włócznią. Widzę, że to nie była jedyna bynajmniej pułapka. To jest sporo, zatem warto się tutaj rozejrzeć, obejść dookoła, dla spokoju wszystko badać, ogarnąć. Rozbrojona pułapka. O, nawet od razu mi dali teleport.
odpowiednik, zaraz to zaktualizowałem. Dobra, to jeszcze weźmy tę kulkę z maną po tym pajacu, który tu padł. No i jak widzę, gra jest bardzo uprzejma wobec nas i daje nam teleport. Okej. Oj, coś się stało, by się zjebało tutaj. Coś się tutaj zepsuło, jeżeli chodzi o walkę. Inkwizytor, Templariów. Dobra, pomogliśmy im nawet wygrać. Ale coś tu się zjebało. Dobra. Przede wszystkim miałem podszedł sobie do la... Poszedł sobie do Laroku i posprzedawać panty. To jest zwykły topór bojowy, czyli to jest śmieć. Ale ten topór bojowy, powiedzmy, zaklęć druidów, jest bardziej przydatny. Ale czyszczeniem tej... Okej. Okay. Lokacji mi się zajmę się w następnym odcinku. Okej, okay, kolejnych dwóch zdjętych. Dobrze, ale myślę, że te lokacje wyczyścimy sobie, moi drodzy, w następnym odcinku. Zatem zrobimy tutaj sobie save wola i zakończę odcinek. Do zobaczenia, cześć, trzymaj.